Dzisiaj modlitwa jest, proszę Państwa, to jak skończyły się wiadomości, obudź się Polsko, ma to teraz troszeczkę więcej modlitw. I tak, proszę Państwa, modlitwa to powinna być wypowiadana, mówiona swoimi własnymi słowami, a tutaj ja widzę, że te różańce, jak oni tak odmawiają te modły, to wyuczone słowa, teraz starają się coraz więcej swoimi, bo jest im wstyd, gdy ci świadkowie, jak głosili, to tyle nagadali prawdy, że oni już teraz zaczynają się nakłaniać ku świadkom Jehowy, zaczynają podrabiać świadków Jehowy. A czy to będzie ktoś z sióstr świadków Jehowy, jak ona pójdzie do Centrum Krwiodawstwa i bohaterką będzie chciała zostać, ale to nie dlatego, że komuś tam pomoże, tylko żeby mieć kartę miejską, bilet na cały rok za darmo. No bo ja tak zostań słyszałam. Zostań z nami, Panie, alleluja. Tak, zostań z nami, Panie. A ciekawe, jakie jest jego imię, czy wiesz, to psalm mówi odnośnie Boga Jahwe. A czy wiesz, jakie jest jego imię, czy wiesz? No, psalmy też mówią, że głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Tak. Tak, a wiecie Państwo, że u Izraelitów to nie było nigdy ani jednego ateisty? Jak to możliwe? Właśnie. Była teokracja. A tej teokracji już nie ma, bo jak Państwo słyszeliście, świątynia w Jeruzalem została przez Rzymian zburzona, zniszczona. Teokracja upadła. A to co dzisiaj, no to wiadomo, że to jest co innego. Tak. Radio Conchita.